Cześć, witaj Smak z Was w kolejnym odcinku z serii Unboxingi. Dzisiaj będziemy unboxingować, odpakowywać Elgato Game Capture HD 60. Jak Wam mówiłem, będę kupował tą nagrywarkę, żeby właśnie robić Wam let's play'e z gier na konsolach, czyli na PlayStation 4, Xbox 360 i tako. Dzisiaj ją zakupiłem, odebrałem i nagrywam Wam już unboxing. Kosztowała mnie 170 euro, to nie wiem, nie znam przelicznika dobrze na polskie. To tam zapłacicie może z 800, 7 za to, bo widziałem, że edycja ta nie 60, kosztuje około 600 zł można kupić. I zaczynamy odpakowywać. To tak o, trzeba telefon na chwilę położyć. Sorry, na chwilę muszę położyć telefon, muszę odpakować to gówno. I tak mnie słyszycie, to będę wam coś do was tam mówił, muzyczkę jakąś puszczę. Więc tak o, dobra, już odpakowałem. Wygląda tak o, bez folii, normalnie tak samo. I trzeba wyjąć to nasze cudo, tak, te pudełko. I tutaj mamy tak o, bez tego, pokazane, że można nagrywać gry. Tu pusto, tutaj bok, jak wygląda nagrywarka i otwórzmy sam środek. Więc wygląda to tak o, tutaj bardziej informacje na ich strony, na YouTubie, na Facebooku i na Twittera, ich linki. I tu już mamy samo cudo, czyli nagrywarkę, piękna nagrywarka. Malutka jest, jak widzicie. Mniejsza niż ta zwykła, bez tej 60. Tutaj ma takie wejścia, tutaj ma takie. Tak to wygląda z boku. Ja widziałem, jak właśnie ludzie z Elgato malują te swoje nagrywarki w różne wzory. Tu jeszcze w środku mamy na pewno kable, a jak kabli 1000. Kabel USB, mini USB i USB. I mamy kabel HDMI, nam dali kabel, więc dobrze, jeżeli bym... No, mam dużo już kabli HDMI, więc jest dobrze. I tak oto by wyglądała nasza nagrywarka, ładna, piękna. Zaraz nagrywam wam, będę robił serię z GTA 5 i z The Last of Us Remastered, więc to na tyle w tym unboxing. Dziękuję bardzo, jeżeli unboxing wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Mówi dla was Max i na razie.